Bardzo często w życiu denerwujemy się przy różnych atakach słownych, przy różnych wypowiedziach pod naszym adresem. Dzisiaj zajmiemy się metodą, która radykalnie może poprawić jakość twego życia i to niezależnie od tego, ile masz lat, ile masz pieniędzy, jaką sytuację rodzinną czy zawodową. Dowiesz się nie tylko, jak ta metoda działa, ale na końcu filmu poznasz sposób. Jak sam możesz to zmienić? Dowiesz się, w jaki sposób, i ty możesz zachować zawsze wewnętrzny spokój, niezależnie od strony, a starania atakującego, aby swoimi wypowiedziami wyprowadzić cię z równowagi. To jest bardzo ważna rzecz. I to jest możliwe, choć ostrzegam cię, że no, nie jest to całkiem łatwe. Dlatego bardzo polecam ci, obejrzyj dokładnie cały ten film. Zacznijmy od zrozumienia, jak to w ogóle działa że inni tak łatwo mogą przejąć kontrolę nad Twoimi emocjami? No a potem zobaczymy, jak znając te mechanizmy, możesz wyrobić sobie zupełnie inne reakcje niż derowanie czy agresja. Ale przyjrzyjmy się najpierw mechanizmowi powstawania takich negatywnych emocji, kiedy ktoś do Ciebie coś mówi. Wiele osób tutaj przy tych emocjach błędnie uważa, że kiedy ktoś nas na przykład, obraża słowami, to wkurzenie się czy agresja, to jest naturalny mechanizm i nic nie można z tym zrobić. Hmm. To byłoby słuszne, gdyby to był mechanizm wrodzony, jak na przykład instynktowna reakcja przymykania oczu, kiedy szybko zbliżasz tam jakiś przedmiot, na przykład coś takiego, prawda? Większość z nas coś takiego ma, możesz to sprawdzić, ale możesz zobaczyć, czy to jest. Instynktowne i wrodzone, na przykład robiąc to z jakimś niemowlęciem. Machnij niemowlęciu przed oczami ręką i zobaczysz, że najprawdopodobniej pokaże dokładnie taką samą reakcję. To się fachowo nazywa odruch bezwarunkowy, i ten byłoby bardzo trudno zmienić. Na szczęście, z naszą reakcją na ataki słowne jest całkiem inaczej. Spróbuj na przykład powiedzieć niemowlęciu, ty idioto albo ty debilu. O ile nie powiesz tego zbyt głośno, co może je przestraszyć, to prawdopodobnie reakcja będzie zerowa albo nawet to niemowlę się uśmiechnie, prawda? Albo inny przykład. Wyobraź sobie, że ktoś mówi ci, ty debilu, na przykład po koreańsku, a ty nie znasz tego języka. Albo ktoś z uśmiechem ci powie, eres un hijo puta, a ty nie znasz hiszpańskiego i nie wiesz, że to znaczy, że jesteś kurwy synem. Prawdopodobnie twoja reakcja będzie zerowa. Tak samo jak u tego niemowlęcia. Widać z tego, że nasze reakcje na obraźliwe albo pogardliwe sformułowania są wyuczone. Zapewne wyuczone po to, żeby łatwiej przejąć kontrolę nad naszym stanem emocjonalnym. I to trzeba sobie bardzo wyraźnie uświadomić: wyuczone przez innych, aby przejąć kontrolę nad Twoim stanem emocjonalnym. Ok? Uświadom sobie to. Większość ludzi robi ten błąd, że próbuje zapanować nad emocjami w takich sytuacjach. To, to nie jest dobrze. Dlaczego to jest taki błąd? No, zobaczmy najpierw, skąd się te emocje w ogóle biorą, skąd się u nas taki program w ogóle bierze. To jest tak, że każdy z nas ma w sobie mechanizmy, które powodują pełną mobilizację przy, powalnym, przy poważnym zagrożeniu. Te mechanizmy natychmiast podnoszą nam tętno, ciśnienie krwi, koncentrują nas na walce albo ucieczce. To jest coś dobrego, bo przez tysiąclecia pomagały one przeżyć w dzikiej naturze. Kiedy atakował nas tygrys szablozębny albo członek innego plemienia z maczugą w ręku, no to te mechanizmy przyczyniły się do tego, że nasi przodkowie przetrwali i my, jako ich potomkowie, możemy dzisiaj tutaj na ten temat rozmawiać. Wiele osób popełnia właśnie ten błąd, że chce z tym programem walczyć, który przecież w krytycznej sytuacji może nawet uratować nam życie. Bo problem nie polega na tym, że potrafimy się wkurzyć i zmobilizować do walki lub ucieczki, ale na tym, że w rezultacie wychowania i tresury to inni mają nad tym kontrolę i to kontrolę bardzo prostymi środkami. Tu jest problem, nie to, że potrafimy, tylko że nie mamy tego pod kontrolą, ktoś inny tym steruje. No cóż, obrazowo można polegać, że problem polega na tym, że zainstalowano nam różne przyciski, które działają na różne wypowiedzi pod naszym adresem. I te przyciski połączono z tym starym programem walki i ucieczki. Ktoś wypowiadając się, naciska taki przycisk, a my posłusznie jak prymitywny automat wykonujemy cały program. I to program, który nie tylko pogarsza nasze samopoczucie, ale też znacznie zmniejsza możliwości logicznego myślenia i działania. Zdumiewające jest to, że o ile nie ma bezpośredniej przemocy fizycznej, to jedyne, co może zrobić atakujący, to wprowadzić powietrze w określone drgania. Dokładnie tak. No, przecież jak ktoś mówi, to nie robi nic innego, tylko uruchamia fale w powietrzu, prawda? To są drgania powietrza w tym pomieszczeniu, nic więcej. To jest wszystko, co ta osoba może zrobić. I to trzeba sobie uświadomić. No, ale wtedy pojawia się bardzo niewygodne pytanie: kto produkuje całą resztę. Czyli nasze złe samopoczucie, przyspieszone tętno, adrenalinę czy zaburzenia klarownego myślenia. Aha. Sami sobie produkujemy, sami sobie produkujemy, bo nas tak wytresowano. To trzeba sobie dobitnie uświadomić. Jak to sobie uświadomisz, to następnym razem, kiedy ktoś będzie próbował Cię obrazić, zdasz sobie sprawę z tego, że to jest tylko fala powietrza. Fala powietrza do tego prawdopodobnie, która nie ma nic wspólnego z Tobą, a bardziej z obrazem świata. I stanem wewnętrznym tego mówiącego. No i wiesz, jak sobie to tak naprawdę uświadomisz, to będzie jak w angielskim wierszu dziecięcym: Stick and stones can break my bones, but words never hurt me. Kamienie i kije mogą połamać moje kości, ale słowa nie są w stanie mnie zranić. No, co ty na to? Oczywiście, to jest teoria i nie zostawię Was noty, jak sobie poradzić z tym automatycznym powiązaniem słowo Twój negatywny stan wewnętrzny. Ja znam trzy metody, ale dwie z nich nie bardzo nadają się do zastosowania przez amatorów, bo mogłoby się to niedobrze skończyć. Ale ta trzecia jest bardzo łatwa i może się sam zastosować. Stosujesz następującą metodę. Punkt pierwszy. Albo sam, albo w rozmowie z bliskimi ci osobami ustalasz, na jakie wypowiedzi reaguje zdenerwowaniem. Zrób sobie listę i wybierz jedną z nich, która najczęściej występuje i sprawia ci najwięcej kłopotu. Tutaj przyjaciele będą faktycznie pomocni, bo w bardzo wielu przypadkach po prostu możesz nie zdawać sobie sprawy, że tak automatycznie reagujesz. Dam Wam przykład. Miałem kiedyś parę znajomych w Berlinie, którą mało się nie rozwiodła tylko dlatego, że niepracująca żona często mówiła mężowi, jak wracał do pracy: masz gębę, jakbyś się kleił na żar. No, nic takiego niby, ale dla męża to był właśnie taki przycisk, że on wpadał w szał. No i wybuch był gotowy. I założę się, że. Też masz takie różne dziwne przyciski. To niekoniecznie muszą być te przyciski, które są dla wszystkich takie same, jakieś obraźliwe słowa, ale być może też pewne konkretne sformułowania. Ustal to koniecznie, zrób sobie listę i zacznij potem od tego, że jak się go pozbędziesz, to będziesz miał najlepszy rezultat, najłatwiej naj, naj, Ci ułatwi to życie. Jak już to będziesz miał, to czas przejść do drugiego etapu. W tym drugim etapie starasz się przyłapać na tym, że zareagowałeś emocjonalnie właśnie na tą wybraną wypowiedź. To wcale nie jest łatwe, bo jeżeli reagujemy emocjonalnie z automatu, to nie jest łatwe, żeby sobie to uświadomić, ale jeżeli będziesz podchodzić do różnych trudnych rozmów z tym nastawieniem, że ja wyłapię tam, czy ja przypadkiem emocjonalnie nie reaguję na jakąś określoną wypowiedź, to uświadomisz to sobie. Co będzie, jak się, sobie to uświadomisz? Na początku, jak sobie to uświadomisz, będziesz sobie to uświadamiał prawdopodobnie po fakcie. I to cię jeszcze będzie bardziej wkurzać. No bo kto z nas lubi świadomość tego, że akurat coś zmanipulował negatywnie naszym stanem wewnętrznym. Ale jak to będziesz robić częściej, to po kilku razach doświadczenie wykazuje między 5 a 10 razy, zaczniesz przyłapywać się przed tą reakcją emocjonalną. I to jest początek Twojej wolności. Zamiast automatu się denerwować, zaczniesz uświadamiać sobie, że to, co akurat powiedziała ta druga osoba, to jest tylko próba zmanipulowania Twojego stanu wewnętrznego. I widząc to na chłodno, możesz zareagować adekwatnie do sytuacji, a w środku zrobić tak zwany gest Kozakiewicza. Jeżeli nie wiecie, co to znaczy, zobaczcie sobie w Wikipedii, bo więc część z Was jest zbyt młoda, żeby może to wiedzieć. I wierz mi, jak coś takiego zrobisz, no to jest wspaniałe uczucie. To jest wspaniałe uczucie i możesz przejść wtedy do następnego. I bardzo ciekawa sprawa, jeżeli zrobisz tak dwa, trzy przypadki takich różnych przycisków, które ci tutaj zaprogramował, to jakoś dziwnie te pozostałe też przestają tak działać. I to jest wspaniała sprawa, której ci z całego serca życzę. Bo co wtedy? Wtedy co by się nie działo, działasz na ludzie, w pełni koncentracji władz umysłowych. Co nie tylko zwiększa, poprawia Twoje poczucie, samopoczucie, ale też zwiększa Twoją skuteczność. To jeszcze nie jest koniec drogi, bo można posunąć się jeszcze dalej. Jak wspomniałem, ja na przykład na ataki słowne reaguję uczuciem ciekawości, no ale to jest trochę wyższa szkoła jazdy, choć warto to kiedyś osiągnąć. Wyobraź sobie, ktoś atakuje Cię najprzeróżniejszymi słowami, a Twoja pierwsza reakcja w głowie jest, jest ciekawość, dlaczego on to robi, co mu właściwie jest. No, znacznie bardziej efektywne niż denerwować się, podniecać, ekscytować, prawda? No dobrze, to teraz życzę Ci powodzenia. Jeśli masz pytania, to napisz w komentarzach. Ja jak zwykle staram się na wszystkie rozsądnie odpowiedzieć osobiście. Zapraszam do następnych filmów i powodzenia.